Debata poranka. Moi goście publicyści to Michał Płociński z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry. Patryk Słowik z Wirtualnej Polski. Dzień dobry. Kłaniam się. I Piotr Grzybowski z Tygodnika Niedziela. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Rekonstrukcji rządu nie będzie, powiedział prezes PiS-u, wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński w najnowszym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Najwyżej będą odejścia pojedynczych ministrów, no, z czym związane to właściwie nie wiadomo, no ale nie będzie takiej rekonstrukcji. Jak panowie czytacie te słowa, czy to jest obrona Michała Dworczyka, o którym się ciągle spekuluje, że będzie musiał odejść z rządu przy najbliższej rekonstrukcji, skoro go jej nie będzie, to znaczy, że nie będzie musiał odejść z rządu, czy też obrona pana premiera Morawieckiego, o którym też od czasu do czasu się mówi, że jego pozycja słabnie, a potem rośnie, no różnie fluktuuje, czy też chodzi na przykład o jakieś aspiracje Solidarnej Polski, która chciałaby więcej resortów, no i się okaże, że nie dostanie. Jak sądzicie, Michał Płociński? No, na wszystkie pytania pani redaktor mogę odpowiedzieć prosto. Tak, dokładnie tak. W sensie od dawna słyszymy, że największym przeciwnikiem rekonstrukcji, poważniejszej rekonstrukcji, nie tam jakichś drobnych zmian, jest właśnie prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. I oni sprzeciwiają się jej oczywiście w obronie większości Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli komuś zależy na zmianach, to tak. To Solidarnej Polsce, to mniejszym środowiskom, to coraz mocniejszemu w Zjednoczonej Prawicy Jackowi Sasinowi i oni dążą do tego, by ten stolik trochę wywrócić, tylko w momencie takiej niestabilności, w jakiej PiS i Zjednoczona Prawica jest od kilku miesięcy, w momencie tego, jak krucha jest ta większość, o ile ona w ogóle jest po wyrzuceniu Jarosława Gowina, to każda rekonstrukcja mogłaby uruchomić takie ruchy tektoniczne, które doprowadziłyby do naprawdę tragedii dla Zjednoczonej Prawicy. Rozumie to od dawna i takie głosy słychać z najbliższego otoczenia prezesa Kaczyńskiego i dzisiaj mamy tego oczywiście potwierdzenie. Patryk Słowik? A ja myślę, że będzie niebawem rekonstrukcja z jednego powodu. Musi coś się dziać, żeby, jeżeli będzie brakowało tematów, to rekonstrukcja jest idealnym tematem, żeby media się nim zajęły. Mówi się chociażby, bo rzeczywiście pani wspomina o Michale Dworczyku, natomiast mówi się chociażby o panu ministrze Kurtyce. Pewne jest w zasadzie to, że będziemy niebawem więcej płacili za prąd. Ktoś będzie musiał ponieść tego konsekwencje. Już słyszymy, że to Unia Europejska jest ta zła. Natomiast domyślam się, że usłyszymy też, że zły jest pan minister Kurtyka. Dlatego moim zdaniem to jest kwestia kilku tygodni, natomiast nie spodziewał rzeczywiście podczas tej rekonstrukcji jakiegoś przełomu, zmian, które by nas wszystkich zaszokowały. No tak, jeśli chodzi o Michała Kurtykę, no to tutaj zdaje się na to stanowisko ostrzy sobie zęby właśnie Solidarna Polska. Oni chcieliby przejąć ten resort środowiska i może dlatego Michał Kurtyka będzie musiał odejść, a nie dlatego, że zapłacimy więcej za prąd, bo chyba niezależnie od tego, kto będzie stał na czele tego resortu, to te podwyżki są nieuchronne. Piotr Grzybowski. Zgadzając się z moimi przedmówcami, no w rządzie wszystkie te elementy bierze się pod uwagę, zarówno relacje między tymi no, głównymi obozami, nazwijmy to tymi magnesikami, które zawsze ciągną do siebie różnymi koteriami, różnymi no, środowiskami ogólnie rzecz biorąc politycznymi. No ale jednak pragmatyzm rządzenia tutaj też jest elementem i z drugiej i z trzeciej strony może konsolidacja Zjednoczonej Prawicy, wspomniała pani redaktor, wywiad pana Kaczyńskiego, no tam też wspomina o tym, że ta konsolidacja jest kluczem, znaczy bez umiejętności jednak tej petryfikacji, tego scalenia obozu rządzącego Zjednoczonej Prawicy, jakiekolwiek reformy dalsze, działania wszelkie no, pozostają po prostu tylko i wyłącznie teoretyczne. No ale faktem jest, że znaczy rząd chyba też przyzwyczaja nas do tego, że jeżeli ktoś widzi swoją, że tak powiem, karierę poza strukturami rządu, to chyba tam jest droga wolna. Pan minister Kurtyka tutaj akurat chyba nie sam rząd, czy może nawet pan minister, pan premier Morawiecki byłby beneficjentem nawet takiej zmiany, niezależnie powiedzmy od tej wagi, która by przesunęła w stronę pana Ziobry ten ciężar, ten kolejny resort,
to już to myślę, że takie twardsze, bardziej takie technokratyczne, takie inżynierskie potraktowanie tego resortu, bo tu tak de facto mówimy oczywiście o pakiecie klimatycznym, mówimy o ochronie środowiska, mówimy o nowych inwestycjach, o technologiach, więc tam jest oczywiście polityka zawsze na górze, bo politycy rozmawiają, ustalają, ale myślę, że tam jest trochę mało takiego, nazwijmy to, technicznego prądu, już mówiąc przenośnie i dosłownie o energetyce. Tam mało jest ekspertów, przynajmniej nie słyszymy tych ekspertów, nie tłumaczą nam precyzyjnie, do czego to doprowadzi, do czego to dąży, jakie będą koszty, dlaczego te koszty mają być większe, dlaczego mamy więcej płacić i tak dalej. Poza takimi ogólnikami, takim przypudrowaniem tego całego Green Dealu, czy nazwijmy to już, mamy gaz polityczny, to teraz będziemy w postaci Nord Stream 2, to teraz będziemy mieli prąd polityczny, tylko z drugiej strony gdzieś tam kierowany. Znaczy ja bardzo, bardzo czekam na taką otwartą informację, która powiedziałaby wreszcie o datach, o kosztach, o typach energii, o typach elektrowni, o zmianach powiedzmy tych klasycznych naszych elektrowni węglowych. Pani Gil-Piątek się odnosiła przed sekundką do Bełchatowa. Cieszę się, że już na temat węgla brunatnego pani redaktor nie pyta, choć jestem przygotowany. Natomiast myślę, że nie jest to specjalnie jakiś w XXI wieku jakiś problem, żeby zmienić te technologie z typowo węglowych na gazowo-parowy. Mamy węgiel z gazu. No to też przypomnijmy, no to jest jedna wielka, przepraszam to słowo, młodzieżowe ściema, to znaczy no Nord Stream 2 nie będzie nic innego transportowało do Europy Zachodniej, jak węgiel, tylko i w innym stanie skupienia. Więc no musimy, że tak powiem, obierać te wszystkie frazesy polityczne, te wszystkie komunały czasami głoszone. Ja jestem z pokolenia, które wychowało się na takim, w takim czasie, kiedy właśnie ochrona środowiska również była podnoszona, dbałość o przyrodę, no, umiłowanie lasu, umiłowanie jezior, umiłowanie gór, więc to nie są rzeczy nowe dla nas, dla Polaków przynajmniej. One są dzisiaj inaczej ubierane jako pewien obowiązek, jako jakieś, nie wiem, dorastanie do czegoś cywilizacyjnego. No, jesteśmy częścią tej przyrody, musimy to traktować normalnie, a już tak na koniec, no, czyńmy sobie ziemię poddaną, to my tu jesteśmy, że powiem, na pierwszym miejscu, to nie Bogiem jest ziemia, to nie są czasy pogan, to my tutaj musimy rozsądnie i roztropnie prowadzić nasz byt. No właśnie, rozsądnie i roztropnie to jest kluczowe. Ale zostawmy kwestie klimatyczne, bo chciałam jednak wrócić nadal do tego wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim, który powiedział w drugiej części, że polexitu nie będzie. No, dosyć często obóz rządzący musi to powtarzać, bo są różne wypowiedzi polityków na typu brukselska okupacja i tak dalej, że tego polexitu nie będzie, ale czy to, co się w tej chwili dzieje w relacjach między Polską a Unią Europejską, nie świadczy o właśnie tym, że co prawda być może nikt nie chce tego polexitu, ale jakoś tak w tym kierunku zmierzamy, krótko mówiąc. Michał Płociński. No, niewątpliwie polska prawica objęła jakąś taką dziwną strategię negocjacyjną i strategię także budowania swojego wizerunku w kontrze do kolejnych obcych. Kolejnych, znaczy Bruksela już tymi obcymi była, prawda? Na przykład w 2015 roku podczas kryzysu uchodźczego to wobec Brukseli budowano naszą tożsamościową w Polsce politykę. To Bruksela była tym złym, który chciał nam relokować uchodźców. I ona wraca, no wraca przez cały czas właśnie w sprawie zmian w sądownictwie, gdzie tu wszystko jest przerzucane na stronę Brukseli, że to jest wina uniokratów, że nie pozwalają nam zmieniać sądownictwo. No, ja mam wrażenie, że my zmieniamy to sądownictwo jak chcemy i jeszcze Bruksela w niczym nam nie przeszkodziła. Minęło 5, prawie 6 lat tych zmian i sądownictwo działa gorzej niż działało wcześniej. No, takie są fakty, więc zrzucanie teraz jakiejkolwiek winy na Brukselę i poruszanie oczywiście słusznej debaty, czy traktaty pozwalają Unii Europejskiej ingerować w kwestie praworządności, czy nie, gdzie są te granice tych kompetencji Komisji Europejskiej, TSUE
Jasne, w sensie to jest ważne, tylko że my to wyciągamy trochę jako raz straszak, a dwa w sytuacji, kiedy sami zawiniliśmy i nie mamy pomysłu, co dalej zrobić z tak zwanymi reformami sądownictwa. Ja mam wrażenie, że ta strategia, którą obrało Prawo i Sprawiedliwość już parę tygodni temu, no, polega przede wszystkim na demonizowaniu i obrzydzaniu Unii Europejskiej. I to jest to, co PiS ma przygotowane na jesień. Zresztą słyszeliśmy to już ze słów, nie wiem, Ryszarda Terleckiego czy Marka Suskiego, co oni myślą o brukselskim okupancie, czy o tym, jak Unia nam narzuca kolejne rzeczy i jak teraz będą podwyżki prądu, które oczywiście w dużej mierze są jednak wynikiem naszych zaniedbań i to zaniedbań rozwojowych z ostatnich 30 lat, jeżeli chodzi o energetykę. I nagle budzimy się z ręką w nocniku. Przecież wiedzieliśmy o tym, w którą stronę polityki energetyczne będą szły. W ogóle na to się nie przygotowaliśmy. Cały czas udajemy, że my jesteśmy w stanie robić energetykę na polskim węglu. No nie, nie jesteśmy. To jest bardzo drogi surowiec i jeszcze nie zainwestowaliśmy w kopalnie wtedy, kiedy ten węgiel przynosił zyski, czyli powiedzmy tam w latach, to w połowie rządów Platformy Obywatelskiej. Nic z tym nie zrobiliśmy, teraz tego nie nadrobimy. A jak spojrzymy niestety na badania, niestety dla Prawa i Sprawiedliwości, a może na szczęście dla nas obywateli, na badania IBRIS, przeprowadzone niedawno, dzisiaj publikowane w Rzeczpospolitej, czego Polacy się obawiają ze strony Unii Europejskiej, to tak, obawiamy się oczywiście tego, że kraje są traktowane nierówno i że Unia nam narzuca konieczność przestrzegania europejskiego prawa, które nie zawsze Polakom się podoba, ale patrząc porównując do poprzednich badań, to coraz mniej Polaków ma te obawy, więc wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość albo przestrzeliło z tą swoją strategią straszenia Polaków Brukselą, albo właśnie przez tą strategię, która od lat jednak jest rozwijana, Polacy widzą, że to jest jednak, jak powiedział redaktor Grzybowski, ściema i nie ma czego się bać. Trzeba jednak trochę bardziej wierzyć Brukseli, a trochę mniej Warszawie w niektórych kwestiach. To mam pytanie do Patryka Słowika. Dlaczego obóz rządzący pozwala sobie na taki wielogłos, jeśli chodzi o właśnie tę naszą relację z Unią Europejską i nasz stosunek do Unii Europejskiej, że z jednej strony właśnie padają te słowa o okupacji brukselskiej, a z drugiej strony o tym, że polexitu nie będzie, bo im więcej jest wypowiedzi typu pana Marka Suskiego, tym bardziej ludzie się tego polexitu obawiają, Patryk Słowik. Tylko wydaje mi się, że pomiędzy tymi wypowiedziami nie ma sprzeczności. To znaczy Marek Suski czy Ryszard Terlecki naprawdę uważają, że polexitu nie będzie. To znaczy oni uważają, że stosują pewną narrację na użytek wewnętrzny, która powinna przynieść oczekiwany efekt PiS-owi. Ja się zgadzam tutaj z Michałem, że myślę, że nie przyniesie. To znaczy myślę, że politycy PiS-u zaczynają to dostrzegać, że ta walka z Unią Europejską im się nie opłaci. Ten wróg, którego partie polityczne zawsze potrzebują, to akurat nie jest ten wróg, z którym walkę popieraliby Polacy. Natomiast ostatecznie to ani pan Suski, ani pan Terlecki nie będą decydowali o tym, czy będzie polexit. Może być przecież tak, że żaden z nich tego polexitu by nie chciał. Natomiast swoją kampanią zohydzania Unii Europejskiej, niezależnie od tego, jak kto by ją oceniał, natomiast ewidentnie dziś mamy do czynienia z kampanią zohydzania Unii Europejskiej. Ci panowie na przestrzeni lat, wiadomo, że nie dni, tygodni czy miesięcy, doprowadzą do pewnej zmiany nastrojów w Polsce. Przecież znamy to z Wielkiej Brytanii. Tam politycy, którzy jeden przez drugiego się przekrzykiwali, ci kluczowi politycy brytyjscy, też mówili o tym, że oni nie chcą brexitu. Całe referendum przecież odbywało się w założeniu, żeby pokazać tym złym, że Brytyjczycy nie chcą wyjścia z Unii Europejskiej. Więc moim zdaniem panowie Terlecki, Suski czy kilku innych z Prawa i Sprawiedliwości może nie chcieć polexitu. Niestety nie obejmują swoją myślą tego, że takie wypowiedzi, jakie popełniają, służą złej sprawie i mogą na przestrzeni lat służyć właśnie polexitowi. Piotr Grzybowski, czy rzeczywiście jest tak, że obóz rządzący zohydza Polakom Unię Europejską?
No ja się wstrzymuję przed takimi dosyć mocnymi, no może nie bardzo mocnymi, ale takimi zdecydowanymi, wyrazistymi określeniami. No nie, myślę, że też kluczem jest wywiad bodaj z czerwca z tego roku państwa w stacji prezesa Kaczyńskiego, chyba z redaktorem Jachowiczem. Znaczy wywiad z panem prezesem Kaczyńskim przeprowadzony przez redaktora Jachowicza, który mówił o tym, że Unia jest naszym celem, jest oczywiście mimo pewnych ryzyk, te ryzyka warto ponosić, mimo pewnej niestabilności. No, Unia Europejska, no spójrzmy szerzej, no ja czasami patrzę bliżej na Włochy, tak, no pamiętamy powiedzmy tą nocną zmianę, kiedy Berlusconi został odsunięty w nocy przez Muti. Domyślam się, że wszyscy wiemy, o kogo chodzi, dlatego że nie chciał zaciągnąć dużego kredytu z Banku Światowego, prawda? No to kasu z Grecji, no w euro, no ludzie na południe Europy mówią wprost, no to była jedna wielka drożyzna, tak? Straciliśmy własną walutę, nie mieli nic do powiedzenia, politycy za nas decydowali. I te koszty no, chociażby południe Europy ponosi do dzisiaj, no to jest przejęcie gospodarek, to jest małe, średnie biznesy, które są przejmowane, wykupowane przez Niemców, przez Austriaków, przez Chińczyków, prawda? Przez Rosjan. No to są rzeczy, które się dzieją tam od lat, prawda? Ja też przywołuję taką fajną pozycję, warto się zapoznać, Jürgena Rotha, Europa po polsku, to wyszło pod nazwą Europa Mafii. W niemieckim oryginale jest Mafia Land Deutschland. Nie wiem, dlaczego polska cenzura nie puściła tytułu w oryginale, czyli Niemcy Mafii. Warto zobaczyć, jak tam się dzieje wewnątrz tej struktury, jak są powiązani politycy, sędziowie, jak jest powiązana gospodarka, jakieś wpływy zewnętrzne i tak dalej, i tak dalej. Unia to nie jest jakiś taki, bym powiedział, krystaliczny obraz, jaki, nie wiem, który będzie reformował cały świat, bo jest uwikłana w straszne różne wewnętrzne, wewnątrz swoich państw relacje i między państwowe. No tam jednak no, łamanie kości następuje na co dzień. Polityczne, gospodarcze w relacjach między państwami, mimo że to jest wszystko oczywiście w jakiś sposób uporządkowane na zewnątrz, społeczeństwa tego nie widzą, a społeczeństwa widzą jedno, to znaczy więcej w swoich portfelach, bo jeżeli niezależnie od estetyki tych działań politycznych czy gospodarczych państwa się wzmacniają, czy nasze portfele, powiedzmy, czy ich portfele Niemców rosną, stają się grubsze, no to Niemcy to akceptują. No ten koszt, nazwijmy to, braku estetyki w polityce i twardego działania polityków niemieckich jest akceptowany właśnie z tego powodu. Wystarczy zobaczyć ostatnią debatę chociażby przed wyborami do Bundestagu. No, no przecież tam nie było w ogóle polityki zagranicznej, tam nie było spraw międzynarodowych, tam tylko i wyłącznie były sprawy wewnątrzniemieckie. No to jest właśnie patrzenie na kraj przez wszystkie ugrupowania, niezależnie czy chadeckie, czy CDU, czy CSU, czy SPD i tak dalej. No to myślę, że powinno być bardziej wzmocnione w komunikacji rządu. To znaczy te, już cytując klasyka, choć droga wyboista, lecz kierunek słuszny. My nie mamy alternatywnego ośrodka politycznego czy gospodarczego w Europie, przynajmniej dopóki sami go nie wykształcimy, a dopóki nie wzmocnimy gospodarki razy 5 czy razy 6. naszej efektywności, naszej marżowości w produkcji i tak dalej, to nie ma moim zdaniem realnie w takich kilku najbliższych latach, może pokolenie, tak, na zbudowanie silnego ośrodka Europy Europejskiego pod warunkiem, że nam nikt z zewnątrz nie przeszkodzi, tak, to znaczy, jeżeli nikt tutaj nie włoży kija w te szprychy, także no nie mamy do kogo się, przepraszam za słowo, przytulić bardziej niż do Unii Europejskiej i myślę, że ten polexit jest absolutnie jakimś elementem w dyskursie politycznym, możemy też i o nim dzisiaj dyskutować, no, czysto teoretyczna, akademicka dyskusja, bo realnie nie ma wskaźników. No takie linki między gospodarkami polską, niemiecką, tak silna wymiana gospodarcza, no to wskazuje, że jeżeli ktoś mówi o polexicie, mówiąc krótko, czy o zerwaniu tych linków, to nie ma bladego pojęcia o tym, jakie są mechanizmy gospodarcze między państwami. Także no, na pewno komunikacyjnie rząd tutaj mógłby wzmocnić ten swój przekaz. Myślę, że z korzyścią. Znaczy mówienie bardziej spokojnie, czy bardziej uporządkowanie w uporządkowany sposób wydaje się, że będzie z korzyścią dla obozu rządzącego. Dzisiaj dokończenie posiedzenia Sejmu, tego z sierpnia, co to został zrekonstruowany w głosowaniu, więc mamy informację prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie wykrytych przez NIK nieprawidłowości w działaniach przy przygotowywaniu tak zwanych wyborów kopertowych, wyborów prezydenckich. Będzie też informacja, to może być nawet ciekawa, w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, bo pan premier powinien odpowiedzieć na pytanie
jak ten Krajowy Plan Odbudowy będzie wyglądał po uszczegółowieniu, a tymczasem na razie jeszcze nie został zatwierdzony. Czego się spodziewacie po tym dzisiejszym posiedzeniu Sejmu? Czy dowiemy się czegoś nowego i o KPO, ale też i o wyborach kopertowych? Michał Płociński. Nie, myślę, że się nie dowiemy niczego nowego. Zobaczymy, czy w ogóle to się odbędzie. Pewnie tak, aczkolwiek jeszcze dużo może się zdarzyć. Możemy czekać na różne kruczki w obu tych kwestiach. Ja myślę, że w ogóle rozpoczyna nam się bardzo gorąca jesień. Chociaż trudno uznać, że lato nie było gorące, ale te wyzwania, które teraz stoją przed rządem Zjednoczonej Prawicy, pamiętajmy, że no wciąż jednak najważniejszym punktem w ich politycznym planie jest Polski Ład, który jakoś trzeba wprowadzić i trzeba znaleźć do poszczególnych ustaw większość. Tymczasem widzimy, że nawet z tej głównej reformy, która była przedstawiana bodajże nawet jako pierwsza na konferencji o Polskim Ładzie, czyli podwyższenie składki zdrowotnej, no to Prawo i Sprawiedliwość już w zasadzie się musiało wycofać i tej znacznej podwyżki nie będzie. No zobaczymy, z jakich kolejnych reform PiS będzie musiał się wycofywać, czy dostaniemy rzeczywiście Polski Ład, czy tylko jego skrawek, bo myślę, że nie wiem, czy tak jest, że przyszłość Prawa i Sprawiedliwości naprawdę zależy od Polskiego Ładu, ale przyszłość Mateusza Morawieckiego, który bardzo dużo kapitału politycznego w niego zainwestował, jak najbardziej od niego zależy i myślę, że prezes Jarosław Kaczyński jest przekonany, że to Polski Ład jest kluczem do wygrania kolejnych wyborów parlamentarnych, więc postawił wszystko na jedną kartę. I ta jesień będzie takim momentem, kiedy się przekonamy, czy to PiS-owi się uda, czy będzie z tego wycofywał się rakiem. Patryk Słowik, jesień będzie gorąca? Tak króciutko, bo musimy już zbliżać się ku końcowi. Będzie gorąca. Obecne posiedzenie Sejmu posłuży przede wszystkim policzeniu głosów, to znaczy sprawdzeniu, jaką przewagę ma PiS nad opozycją. I ostatnie dwa zdania, obiecuję, nawiązujące do wcześniejszej wypowiedzi pana redaktora Grzybowskiego, mianowicie jest duża przestrzeń pomiędzy dostrzeganiem, że Unia Europejska nie jest krystaliczna, z czym większość osób się zgodzi, a twierdzeniem, że się ma nadzieję, iż Unia Europejska nie będzie wysyłała ludzi do obozów koncentracyjnych, jaką to wypowiedź dość głupią popełnił pan Marek Suski. I myślę, że warto trzymać się tej przestrzeni pomiędzy i to dla wszystkich byłoby dobre. Odnośnie do posiedzenia Sejmu, kluczowe będzie policzenie większości przez PiS, bo to będzie decydowało o tym, z jakimi projektami będą mogli rządzący wychodzić na kolejne posiedzenia Sejmu. Piotr Grzybowski, jedno zdanie podsumowania w sprawie jesieni. No to jedno zdanie, no to pewnie publiczne grillowanie po wystąpieniu prezesa NIK-u Banasia, co rząd zrobił złego przy wyborach kopertowych tak zwanych. No ale jak z kółki świerkały, że jakieś cztery ustawy się mają pojawić, myślę, że te podatkowe, które muszą być wprowadzone, ordynacja podatkowa tego wymaga, więc myślę, że przynajmniej jakieś zajawienie tej sytuacji, która nas czeka przed kolejnym posiedzeniem Sejmu, dzisiaj nastąpi z ust premiera. Bardzo dziękuję za waszą obecność i dyskusję. Michał Płociński z Rzeczpospolitej, Patryk Słowik z Wirtualnej Polski i Piotr Grzybowski z Tygodnika Niedziela.